zgłasza Redeko. www.redeko.pl. Ergo Show 2015 to finał trwającego w lutym i marcu projektu organizowanego przez klub wioślarski Pegas pod nazwą Wiosłomania. Projekt polegał na przeprowadzeniu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych warsztatów na ergometrach. Zajęciami z wioślarstwa objęto w ten sposób ponad 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży. W finałach bierze udział po 8 reprezentacji szkół podstawowych i dziewcząt i chłopców, a to ma miejsce w pięknej auli naszego gimnazjum, gimnazjum numer 15 we Wrocławiu. To już druga edycja naszych zawodów. W zeszłym roku pierwszy raz ścigały się dzieci ze szkół podstawowych naszych okolicznych. W zeszłym roku wygrała szkoła 93 i 78. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary z rąk wspaniałej lekkoatletki, reprezentantki Polski w Igrzyskach Olimpijskich w skoku wzwyż pani Danuty Bułkowskiej-Milej, zaś wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami. Zasiliło nas Młodzieżowe Centrum Sportu pięknymi albumami. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe nagrody, a zwycięzcy dodatkowo oczywiście puchary i koszulki, pamiątkowe gadżety. W murach gimnazjum numer 15 od 3 lat funkcjonują sportowe klasy wioślarskie, które mogą pochwalić się medalistami Mistrzostw Polski. Trwa nabór na kolejny rok. Progi nie są jeszcze zamknięte. Każdy może zdążyć się w jakiś sposób zastanowić, żeby przyjść do naszej klasy wioślarskiej. Wszelkie informacje są na stronie www.gim15wrocław.pl, również w sekretariacie, albo po prostu przyjść na zajęcia, które udostępniamy na sali gimnastycznej we środy i w piątki. Bezpłatne zajęcia przygotowujące właśnie dla dzieci, które będą chciały zasilić klasę wioślarską, pierwszą klasę wioślarską w naszym gimnazjum. Zajęcia ogólnorozwojowe i przygotowujące odbywają się w godzinach od 18 do 19.30. Najlepszą drużyną Ergo Show 2015 wśród dziewcząt zostały przedstawicielki szkoły podstawowej numer 83. W gronie chłopców triumfowała szkoła podstawowa numer 10. Nowe Centrum Zgłosza Redeko. www.redeko.pl